Jakich poświęceń to wymagało? Wystawiło odstawić syrop pewien i tyle. I zeszło, co miało zejść. Teraz bardzo ciężko zadalam, że nawet tener mnie wyrzucił z sali, że już jest koniec. Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Denis Załęcki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. My jesteśmy już po ostatnim panelu konferencji Cloud MMA 2. W końcu oko w oko z przeciwnikiem Danielem Omielańczukiem, choć face to face już się odbył i było intensywnie. Mhm. I mam wrażenie, że w porównaniu do tego, co dzisiaj, to wtedy dużo bardziej pałaliście do siebie agresją. Tak, wtedy wyszło, teraz już jest troszeczkę inaczej. Teraz pokażemy w klatce, na co nas stać. No i miałeś takie założenia wobec tej konferencji, że będą jakieś wymiany słowne między wami, czy raczej, że nastawiliście się na spokojne? Były takie założenia, ale wyszło jak wyszło, wyszło okej. Okay. No i kto twoim zdaniem tutaj narzuca tempo i jakość tych rozmów między wami? Bo rozumiem, że ktoś wskazał na to, żeby dzisiaj było spokojniej. Nie, nikt na to nie wskazał. Daniel nie chciał awantu żadnych i niczego nie było. O tej waszej walce bardzo dużo się mówiło w mediach już od bardzo długiego czasu. Myślę, że widzowie są zadowoleni, że jest i że jest to walka wieczoru. A jak ty z twojej perspektywy na to patrzysz? Czy gdyby ona odbyła się te kilka miesięcy temu, to wolałbyś, żeby do tego doszło wtedy, czy może teraz? Nie, jakby to doszło kilka miesięcy, 2-3 miesiące temu, to bym na pewno nie dał rady Danielowi. Może jakimś funkcjom, jakimś cepem bym go trafił, to może by usiadł. Ale myślę, że na ten moment jestem w stanie z nim wygrać, a za miesiąc będzie jeszcze grubiej. Po tym waszym face to face i... Okej, dobra, ważna ten. Dobrze. Dobra, no. Po tym waszym face to face i ogłoszeniu tej walki dużo mówiło się na temat twojej sylwetki, twojej wagi i ty gdzieś tam dało się zauważyć, że za punkt honoru postawiłeś sobie udowodnienie, że potrafisz i że wrócisz do formy. Jakich poświęceń to wymagało? Wystawiło odstawić syrop pewien i tyle. I zeszło, co miało zejść. A jeżeli chodzi o przygotowania, wielokrotnie się mówiło i też twój tata to zaznaczał, że ty masz talent i nie potrafisz w pewnym sensie go tam w pełni wykorzystać. Może nie do końca priorytety dobrze sobie ustalasz. Jak jest teraz w przygotowaniach do walki z Danielem? Teraz bardzo ciężko zapierdalam, że nawet tener mnie wyrzucił z sali, że już jest koniec treningu dla mnie. Jeżeli chodzi o ten panel, to pojawił się tam też Denis Labryga i on wraz ze swoim przeciwnikiem, wydawałoby się, że przyćmili to wasze zestawienie, mimo że są co-main eventem. Gdzieś tam w powietrzu wisi cały czas to zestawienie ciebie z Denisem Labrygą. Powiedz mi, czy ty chciałbyś, żeby to była na przykład wcześniejsza walka, czy po Danielu Omielańczuku to też będzie dobry sprawdzian? Nie no, wcześniejsza to jest niemożliwe, żeby zrobić to wcześniej, bo teraz jestem podpisany tutaj na Daniela, a walkę zrobimy sobie po. A tak naprawdę przy Danielu też wyszedł poniekąd też ten wasz konflikt, prawda? Też ta niechęć pojawiła się dokładnie z czego? Do Denisa Brygi. Niechęć? Wtrącania się. Wtrąca się w nie swoje sprawy, dokładnie. Bo też jest sparring partnerem Daniela Omielańczuka. Mówi, że jest w stanie dużo podejrzeć, no i nie pozostawia ci szans w tym pojedynku. To zobaczymy za miesiąc. Dużo się mówiło też na tym panelu o Akademii Sportów Walki Wilanów. Były wyciągane różne rzeczy, a ty z Akademią też byłeś związany, kiedy tylko walczyłeś w MMA, prawda? Tak, dokładnie. Czy ty, jak wyglądają teraz twoje relacje z trenerem Mirkiem i z Akademią? Nie mam kontaktu. Tutaj z tymi chłopakami normalnie tutaj rozmawiam. Pasternak też przyjechał. Jest okej. Okay. Czy jeżeli będziesz miał kiedyś jeszcze walkę w MMA, to planujesz gdzieś tam powrót na stare śmieci, jak to się mówi? Nie, trenuję u siebie w mieście. I tyle, w Toruniu. A jeżeli chodzi o twój stan zdrowia i bardzo to, że dobry. Teraz walki odbywają się w boksie z wiadomych przyczyn, to kiedy ewentualnie możemy cię zobaczyć w MMA ponownie? Nie wiem, na razie nie planuję, na razie boks, później może K1, potem MMA, zobaczymy. Czyli Denis Labryga ewentualnie w K1. Zobaczymy, jak będzie w lutym, to zobaczymy, czy będę robił cały czas boks, czy będzie K1. No i chciałabym jeszcze z tobą porozmawiać na temat zestawienia twojego taty z Idolem. Tak jak wspominał, to z tobą również oglądał jego walki po nocach. Jak ty patrzysz na to zestawienie? No bo rekord jest imponujący przeciwnika twojego taty. Tak, ja myślę, że ojciec da w 100% radę. A jeżeli chodzi właśnie o takie ikony kickboxingu i ogólnie w sportach walki, osoby, które obserwowaliście, to kto jest twoim takim autorytetem? Kurwa, już się pamiętam. Każdy mnie pytał to samo, ja już nie mam siły odpowiadać. Dobra, to nie męczę cię w takim razie. Dzięki wielkie za rozmowę.